tygodnia na tydzień przechodzimy do komiksów coraz mniej znanych. W zeszłym tygodniu omówiliśmy Mice Templar, który urzekł mnie rozbudowaną, choć trochę zagmatwaną fabułą, ale za to odrzuciły mnie rysunki. Dzisiaj mam dla Was totalne przeciwieństwo. Jeżeli kojarzycie ten tytuł z czasów świata komiksu, to na pewno wiecie, czego się spodziewać. Szczątkowa fabuła, mnóstwo przemocy, przepiękne rysunki i fantastyczna chemia pomiędzy bohaterami. Z prawdziwą przyjemnością opowiem Wam dziś o Sinister Dexter Gun Loving Criminals. Nazywam się Joachim Dumanowicz, oglądacie Szafę z komiksami. Sinister Dexter to komiks publikowany w odcinkach przez magazyn 2000 AD. Akcja dzieje się w przyszłości, ale nie takim mega futurystycznie jak na przykład w Piątym Elemencie. Klimatem ten świat bliższy jest raczej filmowemu Łowcy Androidów. Technologia niby posunęła się naprzód, ale na ulicach widzimy wciąż te same samochody, które królowały w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i 60. XX wieku. Przemysł uzbrojeniowy oferuje mikroatomówki i mechaniczne aligatory, ale Finnegan Sinister i Ramon Dexter wciąż polegają na strzelbie i dwóch pistoletach. A! Nie wspomniałem jeszcze, kim są tytułowi bohaterowie. Sinister i Dexter to płatni zabójcy. Najlepsi, jakich można kupić. I nie jest to tylko głupkowaty slogan. Każdy z osobna jest zabójczo skuteczny, jednak w duecie stanowią siłę nie do pokonania. Zdarza się czasem taka synergia pomiędzy bohaterami, że wrzucenie ich do wspólnej historii przynosi znacznie lepszy efekt, niż gdyby mieli występować solo. Nie muszę chyba przytaczać żadnych przykładów, ale może odświeżę Wam pamięć. Zabójcza broń. Godziny szczytu. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. To jest story. Nie inaczej jest w tym przypadku. Nawet tytuł głosi nie Sinister i Dexter. Nawet nie Sinister łamane przez Dexter, tylko Sinister Dexter, jakby chodziło o jedną osobę. Jest to fantastyczna gra słów. Nie wiem nawet, czy zamierzona. Sinister i Dexter to po łacinie lewy i prawy. Po angielsku Sinister Dexter można interpretować jako złowieszczy i zwinny. Dwie części perfekcyjnej morderczej układanki. W tomie Gun Loving Criminals Sinister i Dexter będą obstawiać spotkanie bossów wszystkich mafijnych rodzin obecnych w mega aglomeracji Download, walczyć z radzieckim mega aligatorem i uczyć swojego fachu nastoletnią Billy Octavo. To wszystko w akompaniamencie świszczącego w powietrzu ołowiu i bryzgających na ścianę mózgów. Jeżeli jeszcze się nie domyślacie, to ostrzegam, Sinister Dexter to niesamowicie krwawy komiks. Bohaterowie mają oczywiście swój kodeks honorowy i nigdy nie zabijają niewinnych. Powiedziałem niewinnych? Miałem na myśli za darmo. Jeżeli nagroda za czyjąś głowę wynosi 500 000 kredytów, to na pewno ma coś na sumieniu. Na koniec danie główne, czyli rysunki. Sinister Dexter przez lata trafiał w ręce wielu scenarzystów i rysowników. Tom Gun Loving Criminals to zbiór historii ilustrowanych wyłącznie przez Simona Davisa. Tak pięknie ilustrowany komiks kupiłbym nawet po chińsku. Davis mistrzowsko posługuje się gwaszem. Poza konturami i drobnymi detalami, cały komiks został wykonany za pomocą pędzla. To jest tak wspaniała odmiana po tych wszystkich komiksach kolorowanych komputerowo, że szykując ten odcinek przejrzałem cały komiks co najmniej trzykrotnie. Do tego okładka malowana farbami melodyjnymi, no dla mnie bomba. Mimika postaci jest kapitalna, choć często przerysowana. Jeżeli Spider-Man Blue omawiany w zeszłym tygodniu to uczta dla oczu, Sinister Dexter jest... nie znajduje nawet analogii. Gun Loving Criminals został wydany w 1998 roku przez wydawnictwo Hamlin, które niedługo potem zostało sprzedane dobrze nam znanej grupie Hachette. Niestety od tamtej pory ani Hamlin, ani Hachette nie wydało już żadnego tomu z przygodami Sinistera i Dextera. W 2004 roku zabójcy wrócili na sklepowe półki za sprawą wydawnictwa Rebellion, które wydało łącznie 5 tomów zbierających odcinki rozrzucone po setkach numerów magazynu 2000 AD. Komiksy wydane przez Rebellion mają trochę mniejszy format, ale podchodzą do tematu znacznie dokładniej i prezentują niemal wszystkie odcinki w chronologicznej kolejności. Niestety w formie zbiorczej zaprezentowana została do dziś mniej więcej połowa samego materiału, ale na dzień dzisiejszy te 5 tomów od Rebellion to najpełniejsza antologia Sinister Dexter. Pozostaje więc zaopatrzyć się w te tomy i mieć nadzieję na kolejne. Pod koniec zeszłego roku wydawnictwo IDW zakupiło prawa do przedrukowania serii w klasycznej amerykańskiej zeszytowej formie. Niestety rozpoczęli od historii Money Shots, Point Blank i Mission to Mangapur, które moim zdaniem zostały potwornie okaleczone przez rysunki Andy'ego Clarka. Warto jednak obserwować i tę serię. Kiedy tylko IDW zapowie historię innego rysownika, natychmiast składam preorder. I Wam też szczerze polecam. Trzymajcie się.